Cześć. Znowu mi kurwa monitor nie działa. Nieważne. Zajmujemy się znowu zadaniami. Podejrzałem ogólnie, do którego poziomu te zadania będą. Ale z racji, że ja byłem idiotą i mi tam te fragment tych zadań trwał 10-40 minut. Jak ja to nagram, to wy mnie pewnie wyśmiejecie, bo chwaliliście się, że zrobicie to w 20 minut, że zrobicie to w 25, coś takiego. No ale mi to zajęło troszkę więcej. Dobra, dzikie pagórki, gdzie jest to w ogóle mapa, bo też by mi się to przydało. Dobra, chuj. Dzikie pagórki. To jest od leśnej przełęczy na górę. Dobra, nieważne. To tak. Zakonnik równowagi z Iten, aby rozpocząć serię zadań i poznać grasujące w Margonem. Aha. Ej, to może wcale takie szybkie nie będzie, wiecie? Znaczy, z racji, że ja mam teleporty, no osoba, która by tutaj była, to nie miałaby teleportów. Bo ja gram na Berufsie i ta postać miała kiedyś jeszcze 97 level. Sprawdź, jakiego zadania jeszcze nie skończyłem. Nie ukończyłeś zadania 20 poziom. I co? Aha, po prostu porozmawiaj. Więc w sumie nawet nie muszę tutaj realizować tych chyba zadań, tak mi się wydaje. Dobra. Rosalia z Vermin, aby... Okej, czyli oni ci dają taki tutorial do zakonu równowagi. Rosali i oficer. Błędy dnia wczorajszego? Co to jest za zadanie? Bo ja nawet tego zadania nie kojarzę. Albo zostało po prostu dodane. Dobra, gdzie jest Rosalia? Akurat powiem szczerze, że za moich czasów, jak się grało w tą grę, to dużo osób właśnie się pytało: ej, a ten quest z żywiołami to się u Rosali zaczyna, czy u tego typa z Doliny Ys? A może gdzie indziej, bo ja nie wiem. I tak właśnie dużo ludzi nie wiedziało. No, to akurat prawda. Tutaj praca. Nie. Nie ten dialog, kim jesteś? Aha. No właśnie, trzeba tak zapytać o to, kim jesteś, a ona ci gada o żywiołach. Aha, mam rozpocząć de facto te zadanie. Czy nie? Dobra, jeszcze raz. No dobra, gdzie mam to zacząć? Tego się nie zaczynało przypadkiem. Czy ja mam to zaczęte? Nie, nie robiłem tego. Ja pierdolę, nie wiem, gdzie zrobić legendę o żywiołach. Już ja kurwa nie pamiętam połowy rzeczy z tej gry. Dosłownie, ja nic nie pamiętam, co się dzieje w tej grze. Margonem.pl. Dobra, wiecie co, zaraz wracamy. Bo ja tutaj się tylko pokażę. Dobra, wiecie co, jestem już na mrowisku. O, zwój kotołaka, spoko. Ktoś wyrzucił. Zmieniłem troszkę ekwipunek, kupiłem kaptur, kupiłem pomocniczą z kotołaka i możemy ekspić. Powiem wam dlaczego jestem tutaj, a nie robię tego questa z Rosalią. Ze względu nie wiem, że chyba wkradł mi się jakiś błąd. Rozmawiałem z nią na ten dialog, sprawdzałem, to ona powinna zlecać mi te zadanie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale tak jak patrzyłem ogólnie, to ty, spis elit. Beka. Spoko, fajne. Ciekawe, do którego levela to jest. Aha, a to taki na małe poziomy, do 50 poziomu. Mushita. Nawet przydatne może być. Do 50 poziomu. Dobra, jajeczka sobie zjedzmy. No dobra, postaram się tutaj ogólnie nie paść.
i postaram się coś tutaj poekspić. Ja chyba zapominam, że jestem na Berufcie, więc... No ale dobra, wbijamy ten 30... O właśnie, skorzystam z mojej książki. 23 ma tamten. 30 mogę mieć maksymalnie 6. To nawet mógłbym sobie założyć coś z tego Tolloka elitki. Ale dobra, 36, będziemy pamiętać. Myślę, że to nawet dzisiaj wbijemy i dzisiaj jeszcze wam coś pewnie potem nagram. No a właśnie nie wiem, o co chodziło z tamtym, ale wiem, że zadania ogólnie z wioski startowej kończyły się na poziomie 25, więc de facto ogólnie to, po co przyszliśmy, czyli właśnie klucz, posiadamy. I myślę, że on nam to umożliwi bez żadnych większych problemów. Dobra, a może wreszcie poruszę jakieś tematy, bo ostatnio byłem taki zafascynowany tym, co oferuje mi ta przepiękna gra, że nawet nie rozmawiałem tak naprawdę o niczym. Zacząłem uczyć się ostatnio norweskiego. Jest taka strona, która się nazywa Duolingo. Tylko jeśli chcecie ogólnie, to wam opowiem o tej stronie. Kolega mi ją polecił. Działa ona w ten sposób, że z języka polskiego możecie się uczyć na język angielski, tak? I to jest tylko jedyna opcja z języka polskiego. Ale jeśli byście już się chcieli uczyć się na przykład norweskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i tak dalej, no to musicie uczyć się w ten sposób, że uczycie się z hiszpańskiego na angielski. Z początku też mi to przeszkadzało, bo wolałem się uczyć na język polski, ale potem tak w miarę też mi się to spodobało, bo można ćwiczyć powiedzmy dwa języki naraz. Nieważne. Więc jak ktoś by był zainteresowany, to zapraszam. Dobra, na 23 poziom to mamy, a tutaj na 25. Więc w sumie to wbić 25 na tych mrówkach. No dobra, myślę, że jakoś damy radę. Najwyżej sobie błogosławieństwo zaraz założę. Bo mamy dużo tych błogosławieństw, a ich po prostu nie użyłem. I język norweski, ogólnie jeśli chodzi o pisownię, to nie jest. To jest ciężki. Jeśli chodzi o fonetycznie, to... Czy jeśli chodzi o wymowę, no to nie powinno być jakichś problemów, bo dużo jest wyrazów, które na przykład jest, że tak powiem, zaczerpniętych z języka niemieckiego i przypomina to w niektórych aspektach język niemiecki, więc pomyślałem sobie, że cóż, jak już tam będę, to jednak warto by było uznać jakiś inny język, jak tylko angielski i posługiwać się cały czas tym i wyłącznie angielskim. Ja osobiście powiem wam, że lubię exp na mrówkach. Nawet nie chodzi o ten cały exp, że macie te, powiedzmy, miksturki i tak dalej, tylko po prostu jakoś tu przyjemnie jest. A od kiedy jeszcze powprowadzali te mniejsze grupki, gdzie słabsi gracze mogą tak samo poexpić, to jest spoko. Za moich czasów, to pamiętam, nie było nawet mrówek. O właśnie, jeśli mam sobie wspominać, jakie expowiska na przykład były za moich czasów. Na przykład były wilki. Nie było mrówek. Demony były. Demony były od początku, kiedy ja grałem. Ja grałem od roku 2009, to był Sylwester. Tak, założyłem konto w Sylwestra. Czy tam dzień przed Sylwestrem, nie pamiętam już. I tak. Demony były. Zulusy oczywiście były. One były od początku. Ta mapka na Mulusach tak samo była, ale nie było tego Tytana. Dalej co się zmieniało? Gobliny cały czas były. Władca rzek był. Nie było tylko tego nowego Gobosa, czego się tam nazywa. A nie, to dwójka jest. Coś jeszcze pozmieniało? Kurwa, tak teraz to ciężko mi jest sięgnąć pamięcią, ale wiem, że karma, że dużo było starych grafik. Jak ja odkryłem ogólnie, jaka jest matrymologia tego, że w tej grze jest taki heros jak Karmazynowy Mściciel, to byłem w szoku, bo... Znaczy, ja sam do tego też doszedłem, oglądając Gumisie na Polsacie czy tam na TVP1. Zobaczyłem sobie, że był tam ten różowy Gumiś, który się przebrał właśnie za jakiegoś karmazynowego mściciela i on tam pomagał i tak dalej. I koniec końców się okazało, że Margonem właśnie zaczerpnęło pomysł właśnie z tej bajki. Ale tak jakby się doszukać, to jest dużo więcej nawiązań czy do kultury polskiej, czy do kultury światowej. Tak jak właśnie no, z Muminków, czy nawiązanie do Wiedźmina w niektórych
w jakimś evencie na Halloween. Dużo było po prostu fajnych nawiązań. Akurat jak ja wspominam, to kurwa, czy ja ubiję tą trójkę? Dobra, weźmy sobie na przywracanie turowe. No, normalnie. Wiecie, lepiej przezornym być. Ogólnie z tymi błogosławieństwa. Błogosławieństwa. Kurwa, siąkam. Jeśli chodzi o to błoga. Dobra, obiję tylko sobie tą elitkę na margonem.com i wam pokażę mój depozyt na PL. To wygląda tak, że masz niby postać, potem masz drugą postać, potem masz event, masz kolejny event, masz błogosławieństwo, którego nie chce ci się używać, bo myślisz, że nigdy w życiu go nie użyjesz. I tak kisisz to błogosławieństwo, kisisz, 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 a w koniec końców okazuje się, że masz depozyt taki jak ja. Dlatego jak ja już mogę, na przykład ja mam błogosławieństwo tutaj widzicie z 14 roku, pewnie by się z 12 coś znalazło. Masakra, to jest już 5 lat na przykład względem 14. Ostatni ratunek ma to, właśnie. Może tutaj nie będzie jeszcze aż tak dużo błogosławieństw. Popatrzcie, jakieś przedmioty, śmieszne. O, na przykład tutaj trochę tych błogosławieństw jest. Albo wejdziemy, pójdziemy na inny jeszcze inny świat. Jeszcze na inny świat. Idźmy tą postacią. Pisaliście mi, graj do Unii. Jeśli miałbym grać na Unii, na świecie, gdzie mam wszystko, wszystko i wszystko i gram na ludzi, którzy mają tak samo wszystko, to nie. Szczerze, już się wolę męczyć na Borufsie i nawet padać 20 razy, bo to sprawia większą satysfakcję. Przynajmniej mi. A opowiadam wam, że mam wszystkie zbroje z tego eventu 2014. Każdą. Szkoda, że ona jest związana na stałe. Dobra. No ale trochę tu w depozycie mam. Oparcie. No. Kiedyś ten depozyt z legendami był dużo, dużo większy. Tyle wam mogę powiedzieć. Ale dobra. Margonem.pl. Ale powiem wam szczerze, nie wiem kiedy pierwszy raz był event związany z... A pokażę wam coś. Bo wiecie, dzisiaj ogólnie jest to dosyć popularne, że są te całe loterie i tak dalej. Pierwszy event, który zapoczątkował tak naprawdę loterię, był w czerwcu tego roku, którego nie wiem. O, i to jest właśnie to. Niech przyniesie ci szczęście w losowaniu pamiątka z loterii Margonem 22.07.2012. Chodzi mi o taką loterię. Nie, że licytujesz przedmioty na aukcji. Czyli nie chodzi mi o licytację, tylko chodzi mi o loterię. W sensie takim, że kupujesz sobie los, załóżmy ileś tam smoczych run, czy łusek, czy jak to się teraz tam nazywa. I dostajesz cokolwiek innego. Jeszcze za czasów ogólnie, kiedy był właśnie tamten event w 2012 roku, jeszcze właśnie te losy się opłacały, to nie wiem jak to teraz wygląda, ale kiedyś to wyglądało w ten sposób, że za los, na przykład za 3 SEU, możesz dostać coś wartego 6 SEU. Za coś wartego 6 SEU możesz dostać coś wartego nawet 20 SEU. I to ci się po prostu opłacało, bo to była taka przebitka, że może ci się wybrać coś lepszego, a możesz też dostać gówno. A jak, nie wiem, ja jeszcze pamiętam, brałem udział w jakiejś loterii rok czy 2 lata temu, to wyglądało to w ten sposób, że po prostu... O, to tak jak ludzie 500 plus. Myślę, że dostaną 500 zł. No, dostaną 500 zł, tylko muszą tego dzieciaka, jakby powiedzieć, poświęcić 700 zł. Więc to taki złoty biznes to nie jest. Ale to wiecie, nieważne. Nie było tematu. No i o czym ja miałem jeszcze pogadać, bo ja miałem wcześniej tyle tematów. A, odnośnie tego. Że jest takie powiedzenie, które brzmi, że człowiek uczy się na błędach. Gdzie moim zdaniem przynajmniej jest to trochę niedopowiedzenie, bo tak naprawdę człowiek, który będzie popełniał błędy wciąż i wciąż, ale nie będzie wynosił z niego wniosków, a mianowicie co zrobił źle, co mógłby poprawić na przyszłość, to człowiek na takich błędach się nie nauczy. Pewnie już to kiedyś gadałem, ale ja uważam w ten sposób, że... Dobra, dajmy w siłę. A to ja mogę już założyć ten wachlarz. Ja uważam w ten sposób.
żeby właśnie wyciągać wnioski z tego wszystkiego, a można również, powiedzmy, najlepiej uczyć się na błędach, ale tak samo można i na cudzych błędach, tylko wydaje mi się, że te cudze błędy nie przychodzą aż tak łatwo do nas i ciężko nam się jest utożsamić z błędem, który popełniła osoba obok czy osoba trzecia. A jakoś tak nasze błędy bardziej do nas docierają i bolą. Ale to jest czysto ludzkie. Ale właśnie ważne jest to, żeby tak naprawdę nie patrzeć bardzo w przeszłość, tylko po prostu, żeby się podnieść, pomyśleć chwilę, co człowiek zrobił źle i iść dalej. Myślę, że 25 level wbije i się z wami pożegnam. A w międzyczasie właśnie sobie wbiję na szybko ten 35 level, pójdziemy na tą Mushite, czy tam Kushinę, czy tam Bushinę i będzie fajnie, bo jestem głodny, jest godzina 12, ja wstałem godzinę temu i jedyne co zrobiłem to herbatę i postanowiłem nagrać i zaraz naprawdę chyba umrę z głodu. Autentycznie. Umieram. Kurwa. No, więc ja bym widział to w ten sposób. Ciekawe, jak będzie mój ekwipunek wyglądał. Jak ja zobaczyłem sobie przed chwilą deposyt ogólnie na tym świecie, to ja mam naprawdę sporo przedmiotów, jakiś takich na mniejszy level. Mam cały czas pierścień na 35 level legendarny. Wow. A jak rozdysponuję swoje postacie, to nie wiem, ale wiem, że chcę iść na tą nową dwójkę, bo chciałem je po prostu zobaczyć. Więc to będzie na pewno mój cel. Jeśli chodzi o te zadania startowe, no jest to na pewno dobra opcja, żeby zdobyć trochę doświadczenia. Pytanie tylko, czy to nie jest za dobra opcja. Wiecie, ale ja mogę się czepiać. Co, na 25 pewnie pójdę na Zulusy, na... Nie wiem, zobaczę, czy mam jeszcze. Nie, na pewno mam kaptur na 28 heroiczny, bo on jest na wszystkie fizyczne profesje. On kiedyś był tylko i wyłącznie chyba na. Nie był na wojownika, tak mi się wydaje. Nie wiem, nieważne. Tak, był na łowca i tanca, a później zostały te przedmioty zmieniane, został dodany drugi hełm. Znaczy nie, ten. O, cały czas były dwa hełmy, tylko one nie były na wszystkie profesje. O to chodzi. Paladyna i wojownika nie obejmowały. Jeśli wiecie, o czym mówię. Dobra, wiecie co? Myślę, że tu nie ma sensu, żebym was chyba tutaj wam przedłużał to wszystko, więc scenariusz jest taki, ja idę jeść, potem idę expić, zrenderuję wszystko tam, ten odcinek wrzucę, ten zrenderuję i tak dalej. I dobra. No siema. No co, ja będę przedłużał.